Hej, witam was w kolejnym odcinku z serii Kurs SM6. Tym razem zobaczymy sobie dwie bitwy i zaczniemy od potyczki na pielinie Zegfrida w trybie szturm. Dość zaskakująco, ale wydaje mi się, że również warto po trochu omówić ataki. Więc tak, startuję z zachodu jako atakujący, baza numer 1 i stąd według mnie najlepiej jest skierować się centralnie do miasta, szczególnie kiedy wylosuje nas na ósemki. Z bazy numer 2 kierowałbym się raczej do G6, z tym, że tam jest według mnie zazwyczaj więcej tydeków. Północ to jest sektor, gdzie dominują lighty i medy, południe tydeki, a środek, czyli centralnie miasto, tam najwięcej mamy heavików, także na to też sam liczyłem. Zobaczcie, po przeciwnej stronie nie ma za wiele twardych pojazdów, głównie siódemki, a nawet szóstki, które nie są mi straszne. Wjechałem do tej uliczki, stąd widziałem okazję na trafienie panterki siódmego poziomu. Kiedy już zgrywałem celownik, myślałem, że będzie damage, no to dupa, pocisk trafił w ziemię. Nie mam pojęcia, jak to tak poleciało, ale no bywa. Kolejny czołg, Tygrys P. Kiedy jego widzę, od razu szukam włazu. To on jest największym weak pointem według mnie i przy jego wielkości, nawet przy słabej cenności działa ISA 6, nie powinniśmy mieć większego problemu, no chyba że dystans to jest 400-500 metrów. Kiedy Tiger P się schował, spróbowałem podjechać, no i napotkałem te dwa jak pancery 4, nie mam pojęcia, jak ten pocisk trafił i przebił, ale udało się. Natomiast no, zanim czaiło się jeszcze jak pantera, to już było jakieś zagrożenie. Ona ma to działo co Tygrys, także już jest to pewien problem. Tygrys P znowu się wychyla, ale tylko rekoszety. No i teraz szukam okazji na dobicie tego low hopekowego TDK. Tamten się skitrał, ale jeden z niego, Pultonu gracz, no był nastawiony na ogień i dostał. Więc tak, kiedy zobaczyłem, że te czołgi obrywają, od razu ruszyłem do przodu. Nie było sensu czekać dłużej, szczególnie, że to ja jestem tą ósemką, która musi przyjmować, tak? Ten strzał, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego strzeliłem. Po prostu głupota moja, tak? Był zbyt duży kąt i no, powinienem przewidzieć, że to będzie rykoszet. Tiger P znowu trafiony we właz. Stąd nawet mógłbym go trafić w spód. I chyba teraz tam będę celował. Zobaczcie, widzicie, jest również damage. Nie ma żadnego problemu. Na oddalonej kamerze starałem się rozejrzeć, czy ten WZ celuje w moją stronę, czy też w ISA 3. Raczej w ISA 3, ale wolałem być pewien. Czasami są takie kwiatki, że wyjeżdżałem ślimy, że wróg celuje w inną stronę, a jednak prosto w nas. Wystaje mały kawałek jego wieży. Na szczęście wystarczająco, aby go trafić, i teraz no kolega ma pewien problem. Jeżeli nie wyjedzie na ISA 3, no to tak czy siak padnie ode mnie. No i jest bez szans. Panterka tam jeszcze z tyłu, ale teraz już dobita. W międzyczasie dostałem od Indian Panzera. Kolega w tym niemieckim medzie o, wychylił się i znalazł tam mnie przeszał. Ciekawe, gdzie dostałem. W tył to nie bardzo, chyba w wieżyczkę, ale też niekoniecznie jestem pewien. Ciekawe, ciekawe. Indian trafiony raz. No i teraz byłem w pewnych... no byłem w tarapatach, no zobaczcie, jak panter od przodu, od boku ferdek. Musiałem nacierać do przodu, tak? Wiedziałem, że to jest najlepsze rozwiązanie, ten jak panter oberwa przez ten prześwit. To samo pokazywałem ostatnio w Versusie. Niektóre budynki działa jak powietrze, no po prostu powietrze, nie są żadnym problemem dla naszych pocisków. Aż dziwne, prawda? Ferdek, kiedy widzę tego TDK, od razu celuje w spód i tam nie ma większych problemów z jego przebiciem. Aczkolwiek załadowałem złoto, aby nie stracić więcej HP. Piąty frag, głównie liczyłem, że uda mi się zrobić top guna i chciałem go za wszelką cenę dobić. To chyba mnie namówiło do przodowania amunicji. Do zmienienia amunicji. 5 fragów, 4500 damage'a. FCM
Już tylko na połowie HP. Na drugiej stronie mapy pozostała grupka heavików. Trafiłem tego kolegę. Tak trochę nawet zwoleja, no ale to nie do mnie należał. Ostatni strzał. 39 go dobiło. 5k damage'a i bitwa oczywiście wygrana. Z tego co pamiętam, nic już więcej nie ustrzelę. No ale wydaje mi się, że i tak nie jest wcale źle. Także jeżeli chodzi o takie podsumowanie mapki i tego trybu, no tutaj najlepiej według mnie jestem 6 odnajdziemy się w mieście, zresztą chyba każdym heavikiem. Jeżdżenie linią AB lub też JK, no naraża nas na po prostu padnięcie od lightów, które będą nas trafiały z lasu, albo od południa na te deki, które czają się za bunkrami, też będą nam nas miały dobry przestrzał. Także no ja preferuję miasto. Przejdźmy teraz do drugiej bitwy. Tym razem Tundra i startuje z północy. Pozycja, którą wybrałem na początek, była w pełni uzależniona od tego artylerzysty w Fale 304. Gdyby nie on, pojechałbym pewnie standardowo na lewo. To byłby sektor D0, potem E0. Tam spotykam zazwyczaj czołgi średnie. Wiadomo, jeżeli wychylimy się bardziej, no to napotkamy te deki. No ale nawet w tej bitwie, zobaczcie, jak Panther 652, wcale nie jest to aż tak groźne dziadostwo. Byłoby jakoś z tym nie najgorzej. No i jednak w tym wypadku była arteria, dokładnie FV304, który zmusi mnie do walczenia w okolicach środka mapy. Tutaj te kurki są najwyższe i tak naprawdę dają mi pełną osłonę. Na początek pojechałem w to miejsce przy skale, aby oddać 2-3 strzały, kiedy już arteria się zgra, zjechać ewentualnie w dół, tak aby nie oberwać za dużo. Kromka zniszczona, borsuk tam pokusił się o strzał na most, no i mam jakby taką pierwszą asystę. Teraz obrywam od 652, kolega chyba stoi naprzeciwko mnie, czyli to byłby sektor J0. No ale ja już jestem bezpieczny, teraz raczej arteria mi nie straszna. Chciałbym teraz może omówić kwestię tych pozycji, chociażby balkoniku, na którym teraz jest obiekt 416. Mam oczywiście, mówiąc balkonik, na myśli okolice przy tej skale dużej. Zawsze po prawej stronie jest górka, tak jakoś ułożone są te pozycje. One oczywiście dają możliwość trafienia czołgów na dole, z góry, ale sami bardzo często narażamy się na ostrzał. Tam najlepiej spisują się czołgi, które mają dobre wieżyczki i o ile jest to możliwe, dobrą depresję działa. Kiedy mamy taki czołg jak obiekt 416, no możemy mieć pewien problem. Kolega chciał się wychylić, aby oddać strzał, no ale napotkał na mnie, także raczej nie wychylałbym się w ten sposób we w tak wczesnej fazie gry. Trafiłem tego T25 przez 2 wcześniej. No, skupiłem się wystarczająco, aby w chwili trafić tego gracza. No, ale teraz to nie on jest moim problemem. Główny czołg, główne zagrożenie, IS-6. Pierwszy strzał nie był najlepszy, odbiłem się od niego. No, on też raz trafił mnie bez damage'a. No, ale teraz wygląda to, że będę miał zagrożenie. Poważne zagrożenie i chyba nikt nie będzie chciał mi pomóc. Zobaczcie, ja cały czas staram się klikać na minimapie, że chłopaki, tutaj jest problem, nie atakujcie tamtą flanką. Zobaczcie, ile czołgów jedzie tamtędy. Jeszcze nawet dojeżdżają pojazdy na tamtą stronę. Tutaj natomiast nie ma nikogo. Jestem prawie sam. Do tego jeszcze arteria i T25 przez 2. I szóstka odbija się ode mnie. Ja sam mam na niego przygotowane już złotko, no bo jednak nie dość, że ma wróg przewagę liczebną, to jeszcze ta arteria się cały czas ubiega o zniszczenie mnie. Przy takiej walce chyba najważniejsze jest to, aby być cały czas przodem do wroga, nie wychylać się na więcej niż jeden czołg. Zobaczcie, ja mógłbym teraz już oberwać od tego SU, ale uniknąłem jego strzału, dlatego że zdążyłem schować się za ten kamień. Gdybym był pół sekundy spóźniony, już pewnie mógłbym oberwać, także no zobaczcie, jak tyle sekund może
zmienić bieg gry. I szóstka wychyla się, no. Ale tym razem jej i on obaj się odbijamy. Arteria daje sobie znać co parę sekund. Efa ma tutaj przyszał. No i teraz sklejka, w której kolega przebija mnie w końcu. Bardzo zainteresował mnie moment, kiedy zaczął obrażać mnie ze względu na używanie złotej amunicji, po czym sam ją załadował. To naprawdę jest warte pochwalenia, takie postępowanie. No nie wiem, po co narzekać na złote amunicje, skoro sami ich używamy. Kolega zniszczony. No i teraz SU-152. Z nim nie powinno być większego problemu. Oddalam się na oddalonej kamerze i szukam momentu, gdzie będzie obrócony w złą stronę. Teraz kręci się i celuje w tamtą flankę. On jest teraz spowolniony przez wodę. Gdyby nie ona, obróciłby się na czas, ale wiedziałem o tym, że woda spowalnia obrót i przez to zdążyłem się obrócić, także no zobaczcie jaki detal. A jednak bardzo istotne, bo dzięki temu zdążyłem wyjechać i trafić tego gracza. Jak Panther wychyla się znowu z tej pozycji, no balkonik znowu korzystniejszy dla mnie, kolejny jak Panthera. No i ona również oberwie, zobaczcie, no. Tak się nie wychylamy, no. To jest błędny ruch. Już prawie 4000 uszkodzeń na koncie. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na to z góry, no oni nie ma możliwości, aby się tak wychylali więcej. Szturm Emil mógłby teraz oberwać udart, no ale może jest ona teraz zajęta celowaniem w coś innego. W każdym razie, no koledzy fragują naszego T-34. Flak 26, no kolega wyjechał na otwarte pole i dość szybko został zniszczony. I teraz po mojej prawej Sherman 8, szósty poziom, który jest na hita, wystarczy wylosować 322 uszkodzenia, a nie 315. Znacznie poniżej średniej. No, tutaj akurat nie mogę mówić o farcie. No ale przynajmniej już kolega na bank jest na hita, o ile trafię i przebiję. SU-14 Myślnik 2. Kolega w tej arterii chowa się tam gdzieś za tą górką. Liczyłem, że może się wychyli i dlatego oddałem jeden strzał na ślepo. No ale, jak widzicie, nic z tego interesu. Wynik bitwy wygląda bardzo źle. 10-12. Zostałem sam z arterią i typem 58. Do tego, no należy pamiętać o tej arterii, która nie wiadomo gdzie jest. No ale teraz Sherman wychylił się i oberwał raz ode mnie. Arteria spudowała. No i ja jestem trochę zakłopotany. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony te deki mogą teraz być po mojej prawej i po mojej lewej stronie. Także gdzie bym się nie wychylił, jest ryzyko oberwania. Szczęśliwie, jak Panther z drużyny wroga popełnia gigantyczny błąd i wyjeżdża prosto pod moją lufę, przez co obrywa. No i zostały już tylko trzy pojazdy w drużynie wroga. Od razu uciekam z tego miejsca, nie chcę ryzykować jakiegoś oberwania na ślepo, odarty. Byłby to naprawdę wstyd w tym momencie, no i wygląda to, że na razie ujdę z życiem. Przewinę jazdę. No i zobaczcie. Szturm Emil oberwał od arterii, od typa 58, no i nasi spokojnie go niszczą. Kolejny frag. Typa 58 i zostało już tylko SU-14 Myślnik 2. Kolega ma... już nie ma HP. Przyspieszyłem końcówkę, no bo wiedziałem, że już nic nie ostrzela, a nie chciałem, żebyście tracili czas na takie coś. Także, jeżeli chodzi o tundrę. Mapka, gdzie możemy pojechać wszędzie. Chyba najgorszy pomysł to przejeżdżenie przez most, tak jak ten Cromwell. Nie polecam zbytnio. Linia 1 jest w porządku, linia 0 jest w porządku. Tak jak ja pojechałem, też możecie pojechać. Nie powinno być źle. No, tylko pamiętajcie o tym, aby uważać na balkoniki i na FV-304. Także to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.